chciała diamenty Swarowskiego. Ej. Lecz dostała kiełbasę pod Wawelską. Ona chciała diamenty Swarowskiego. Ej. Lecz dostała kiełbasę pod Wawelską. Tak jest. Chciała diamenty Swarowskiego. Ej. Lecz dostała kiełbasę pod Wawelską. Tak jest. Doktor Dobre. Kiełbasa pod Wawelska. Jedna z najbardziej popularnych kiełbas w Polsce. Nie jest może jakaś super wykwintna, ale robiąc ją w domu, zaskoczy cię jej prostota, jej łatwość wykonania. Zobacz, jak wygląda klasyczna podwawelska. Jest fajna, gruba, parzona. Jak ją wykonać? Z chęcią za chwileczkę się z tym z tobą podzielę.